W tym filmie pomówimy sobie o różnych rodzajach nieciągłości, po to, żeby móc je klasyfikować, żeby nazywać te typy, żeby wiedzieć, z którym typem nieciągłości mamy do czynienia w danym przypadku. Więc najpierw przypomnijmy sobie, co to znaczy, że funkcja jest ciągła. Powiemy, że funkcja F jest ciągła, w jakimś punkcie X równym C, w jakimś wyróżnionym punkcie, punkcie X równym C. Wtedy i tylko wtedy, gdy. No i tutaj jest taki warunek, w zasadzie dwa warunki. Po pierwsze, gdy istnieje granica przy x dążącym do c z funkcji f od x. Więc to jest pierwszy warunek, że ta granica musi istnieć, a po drugie musi być równa wartości funkcji w tym punkcie c. No i tutaj mamy rysunki, mamy wykresy różnych funkcji, które przedstawiają różne typy nieciągłości, które możemy spotkać. Popatrzmy na ten pierwszy rysunek tutaj po lewej stronie. Tutaj mamy wykres funkcji x kwadrat, taką parabolę, możemy się domyślać, że to jest wykres funkcji x kwadrat, z, z tym, że tutaj mamy taką dziurę zrobioną w tym wykresie i wartość funkcji w tym punkcie jest, jest tutaj. Więc tutaj widzimy, że jak zbliżamy się do tego punktu, to tutaj mamy akurat, powiedzmy, że nasze c to będzie równe 3 w tym wypadku, dla x równego 3, to... Wartości funkcji dążą tutaj do 9 z lewej strony, z prawej strony też dążą do 9. Ale wartość funkcji w tym punkcie jest 4. Widzimy, że gdybyśmy chcieli tak rysować wykres tej funkcji ołówkiem, no to byśmy dojechali wzdłuż tego wykresu, i nie moglibyśmy tutaj bez odrywania ołówka przejść przez ten punkt. Musielibyśmy tutaj oderwać ołówek, postawić kropkę tutaj i wrócić w to miejsce. Tutaj mamy dziurę w tym wykresie. Ale gdyby się tak okazało, że. Zmienimy wartość tej funkcji tylko w tym jednym punkcie, żeby była równa 9, to wtedy ten wykres nam by się tutaj wypełnił i dostalibyśmy funkcję ciągłą. Więc ten typ nieciągłości nazywamy nieciągłością usuwalną. To jest nieciągłość usuwalna. Usuwalna. Więc może napiszę to, co mówiłem wcześniej, że granica tej funkcji f przy x dążącym. Do 3 w tym wypadku f od x to jest 9. I ta granica istnieje, więc jeżeli byśmy zmienili definicję funkcji tak, żeby wartość funkcji w tym punkcie była równa tej granicy, to spełniona była ta definicja i funkcja by była ciągła, ale tak nie jest, ponieważ wartość funkcji w 3 dla x równego 3 jest równa 4. I to powoduje, że ta funkcja jest nieciągła, ale jest to nieciągłość usuwalna. Można tak zmienić definicję funkcji w tym jednym punkcie, żeby funkcja stała się funkcją ciągłą. No dobrze. Teraz popatrzmy na ten drugi wykres. Tutaj, gdybyśmy chcieli rysować wykres tej funkcji bez odrywania ołówka, no to znowu tutaj musielibyśmy jednak oderwać ten ołówek w tym miejscu, bo tutaj wartości funkcji dochodzą do tego punktu i żeby kontynuować wykres to musimy oderwać ołówek, przestawić tutaj i jechać dalej. Czyli taka nasza intuicja mówi nam, że to jest funkcja nieciągła, ale zobaczmy, że również ta abstrakcyjna definicja nam to potwierdza. No tutaj mamy taką sytuację, że jak popatrzymy, do czego dąży funkcja z lewej strony, no to granica przy x dążącym do tego wyróżnionego punktu, powiedzmy, że tutaj patrzymy na otoczenie tego punktu x równe 2, bo tutaj się coś ciekawego dzieje. Tutaj mamy tę nieciągłość, czyli dla x dążącego do 2, nie do 3, granica lewostronna, czyli z lewej strony funkcji f od x jest. Równa, no Do czego tutaj dąży? No dąży do czterech. Tutaj widzimy, że do, wartości dążą do czwórki, i wartość funkcji w x równy 2 jest właśnie przyjmowana tutaj i ona jest równa 4. Natomiast granica prawostronna przy x dążącym do dwójki z prawej strony, z funkcji f od x nie jest równa 4. Tutaj to dąży do jakiejś liczby pomiędzy 1 a 2. Ja akurat wiem, że to jest wykres takiej funkcji. Wiem, że, że to jest po prostu pierwiastek z dwóch w tym wypadku. No ale nawet gdybym nie wiedział, że to jest dokładnie pierwiastek z dwóch, tylko coś koło 1 i 4, to i tak widzimy, że to jest istotnie różna liczba od czwórki. Czyli widzimy, że tutaj nie istnieje taka obustronna granica funkcji w tym punkcie. Bo granica lewostronna jest różna od prawostronnej. No i tutaj nie da się tej nieciągłości usunąć w taki prosty sposób. Czyli to nie jest taka nieciągłość nieusuwalna i to się mówi mi, że tutaj mamy nieciągłość skokową, nieciągłość skokowa, mamy skok funkcji, że granica z jednej strony jest inna niż granica z prawej strony, ale obie te granice istnieją, tylko że są różne od siebie. To jest właśnie ta sytuacja. Jedna granica jest taka, z jednej strony, dru z drugiej strony mamy granicę taką, czy mamy taki skok. No i nie da się tak określić wartości funkcji w tym punkcie, żeby tę funkcję w jakimś sensie uciąglić. Tak, jak tutaj to było możliwe. Czyli ta, ten typ nieciągłości nazywa się nieciągłością skokową. No i popatrzmy teraz na ostatni wykres. Tutaj ta nieciągłość ma, ma miejsce w punkcie x równym 2. No i zobaczmy, że tutaj mamy asymptotę. Z lewej strony wartości funkcji maleją w sposób nieograniczony, a z prawej strony mamy asymptotę też pionową. I tutaj wartości funkcji rosną w sposób nieograniczony, dążąc. Do nieskończoności. Więc to się czasami wysławia, mówiąc, że tutaj istnieje lewostronna i prawostronna granica niewłaściwa. Czyli przy x zarozumiał dwójki z prawej strony wartości funkcji mówi się, że dążą do plus nieskończoności. No ale nieskończoność to nie, nie jest żadna liczba, więc w sensie właściwej granicy, takiej, która jest równa jakiejś skończonej liczbie, to ta granica nie istnieje. Więc zamiast pisać tutaj, że to jest plus nieskończoność, można pisać, że. że ta liczba jest nieograniczona. Nieograniczona. Wartości funkcji tutaj rosną w sposób z jednej strony, z drugiej strony znowu maleją w sposób czyli podobnie jest z tą granicą przy x dążącym do dwójki z lewej strony. Obie te granice w sensie. Właściwym nie istnieją, w sensie niewłaściwym są równo odpowiednio plus nieskończoność i minus nieskończoność. W każdym razie nie istnieją skończone liczby, do których ta funkcja dążyła, więc tutaj mamy, nie, mamy nieciągłość typu skokowego, czyli to jest nieciągłość skokowa, ale mówi się, że drugiego rodzaju, że to jest nieciągłość drugiego rodzaju, czyli taka, kiedy granice skończone. Funkcji po obu stronach nie istnieją, przynajmniej z jednej strony nie istnieje skończona granica funkcji, czyli to również jest nieciągłość skokowa, również nie da się jej uciąglić, ale tu jest jeszcze gorzej, ponieważ wartości funkcji dążą do plus lub minus skończoności, są nieograniczone w otoczeniu tego punktu. Więc powiemy, że to jest nieciągłość skokowa drugiego rodzaju, w odróżnieniu od nieciągłości skokowej pierwszego rodzaju, czyli po prostu nieciągłości skokowej, gdzie granice funkcji po obu stronach są skończone ale różne.